Barwny rzeczny wyścig, podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadził tłumy widzów. Poza załogami z Legnicy w tym roku na starcie spływu stawiły się z załogi z Bolesławca, Kędzierzyna, Koźle, Głogowa i wielu podlegnickich miejscowości. To już jest marka miasta, spływ samoróbek. Niewinnie zaczynało się 19 lat temu, a teraz to już jest naprawdę fajna impreza. Tradycja ta 19-letnia, jak tam pisze na tym moście na Kaczawie, zmierza ku temu, żebyśmy mieli za rok jubileuszowy spływ 20 i z pewnością będzie tak przy jubileuszu wyjątkowy. Impreza super, tak dla ludzi przyjść, popatrzeć, pobić brawo, podziwiać, jak najbardziej. Jesteśmy za. Jestem zafascynowana takim ogromem ludzi i zainteresowaniem w ogóle. No, być może to będzie właśnie takie przecieranie szlaków, że będziemy częściej się tu spotykać. Fajnie jest, nie? Fajnie, lepsze takie coś niż nic. Bardzo dobrze powinno być dalej co roku. Dla mieszkańców, którzy obserwowali spływ samoróbek, przygotowano mnóstwo atrakcji. Były punkty gastronomiczne, strefa dziecka oraz muzyka na żywo. Mamy leżaki, Państwo widzicie, są tutaj siedziska, jest moc atrakcji, więc dla każdego coś miłego. Udział w rzecznej eskapadzie wzięły ekipy wieloosobowe, ale i samotne wilki słodkich wód. Tegorocznym hasłem była podróż marzeń. Uczestnicy do tematu podeszli niezwykle kreatywnie. Pomysły na podróż marzeń, jak widzieliśmy, różne. Można pociągiem, można samolotem, różne statki. No, bardzo się cieszę z tej pomysłowości. Tym razem wzięliśmy rowery, dlatego że w niedzielę zawsze u mnie tam spod baru robimy takie wycieczki rowerowe rodzinne. Rodzicom pomagali przywiercić te deski ze sobą, no i namiot stawialiśmy. Załoga liczy? Załoga liczy 7 osób, mamy 5 łuzuchów i 2 dorosłych. Po przepłynięciu milowego szlaku po rzece Kaczawie od mostu Bielańskiego do portu przed kościołem pod wezwaniem świętego Jacka w Legnicy, samoróbki wystawiono na brzegu rzeki, by jury mogło wybrać tą najlepszą. Przy ocenie samoróbki będzie brana pod uwagę ogólny wygląd samoróbki, to z czego ona jest zbudowana, kreatywność przy budowie, sposób wykonania, sposób również zaprezentowania tej samoróbki, czyli jak prezentuje się załoga, w jaki sposób ona jest wykonana. Pula nagród dla załóg wynosiła 10 tysięcy złotych. Decyzją jury pierwsze miejsce ex aequo zajęły samoróbki pod nazwą Asy Rakiet oraz Zdobywcy Krajów. Wydarzenie transmitowała na żywo telewizja regionalna.